Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Na początek oczywiście, moi drodzy, podziękowania za waszą aktywność podczas live'ów, za wasze zaangażowanie. Dziękuję również za donaty, które wpłynęły po live'ie, moi drodzy, tak. Powoli zbliżamy się do celu. O tych tematach będziemy jeszcze w tym tygodniu rozmawiać. Ale przede wszystkim dziękuję wam za mocne zaangażowanie w temacie tak naprawdę komentowania i sugestii pierwszego odcinka takiego cyklu pod tytułem Okiem Grażyny. Okiem Grażyny, gdzie to ja w towarzystwie czterech zacnych pań komentujemy problemy związane z naszym życiem, z tym, co nas otacza. Generalnie ja to jestem taka gadająca głowa, która zadaje pytania, to więcej panie dają z siebie. Bardzo jest mi miło, że tak aktywnie skomentowaliście. Oprócz tam dwóch komentarzy, które nawet nie są hejterskie, są po prostu głupie. Jest super. Oczywiście ja ich nie kasowałem, niech każdy się zapozna z pewnymi osobami, ale teraz wam powiem sztos. Wyobraźcie sobie, że na godzinę przed premierą film nie miał żadnych ograniczeń. I w momencie premiery otrzymałem informację, że jednak YouTube nałożył ograniczenia na ten film. Mówię, pewnie chodzi, że treści. No i poniekąd miałem rację, tylko wiecie co? YouTube ograniczył wyświetlanie tego filmu w Rosji i Białorusi. No cóż powiem, moi drodzy, szczerze, krzywdy mi tym nie zrobili, bo nie wiem, ilu mam fanów w Rosji i w Białorusi, czy w ogóle mam, czy ktoś to tam ogląda. Natomiast zobaczcie, jak to jest stworzone, że po prostu na pewne treści są nakładane ograniczenia, bo zdajecie sobie sprawę, że każde tego typu ograniczenie wiąże się z tym, że kanałowi są ucinane zasięgi. I czy to jest duży kanał, czy to jest mały, no będzie to trwało jakieś 2-3 tygodnie, więc stąd gorąca prośba od razu na początku filmu. Poproszę o lajka i jak ktoś nie subskrybuje, to o suba i o dzwoneczek i o udostępnienie materiałów, bo po prostu w ten sposób odbudowywuje się. No, YouTube nie wie, jak mi dopiec, ponieważ tak jak wspominałem niejednokrotnie, ja nie mam monetyzacji, dlatego używam słów, których YouTube cierpieć nie może. No cóż, tak trzeba. Myślę, że pomożecie. A teraz dosyć mojego ględzenia i zapraszam do materiału. Moi drodzy, szanowni, pierwszym materiałem tak naprawdę to jest też mój komentarz. Niestety nie jest ilustrowany jeszcze na obecną chwilę zdjęciami, ale no, musicie polegać na moim słowie, jak również na słowie kolegi Maćka Kuczery, którego gorąco pozdrawiam z tego miejsca. Widzieliście go na live'ie, to było na 1 września. W temacie II wojny światowej. Otóż do czego zmierzam? Po sobotnim live'ie Maciek skontaktował się ze mną i poprosił, żebyśmy mogli porozmawiać. Mieliśmy, co się okazało. Przyjechał do niego kolega z okolic Stuttgartu i teraz słuchajcie sztos. Ten kolega zaczął nam opowiadać, jak to u nich w firmie, której nazwy nie mogę wymówić, wszelkiego rodzaju nadgodziny i premie wypłacane są na osobną kartę. Nie na konto bankowe, tylko na osobną kartę. I z tej karty możecie sobie kupić jedzenie, ubranie, środki czystości i nic poza tym. Mało tego, tylko w wyznaczonych sklepach. Tak, moi drodzy. I tą aplikację, której używa, którą otrzymał z firmy, sprawdzał przy nas i mówi, no niestety Maciek, ale wokół ciebie nie ma sklepu, z którego mógłbym skorzystać płacąc tą kartą. Pokazywało mu, że generalnie może na terenie Niemiec skorzystać z 4200 sklepów, natomiast w okolicach tam, gdzie Maciek mieszka, nie mógł w ogóle jej używać, ale nie w tym rzecz. Moi drodzy, przecież to jest już wprowadzane. Te punkty społeczne. No bo jak ktoś nie dostaje premii, to nie będzie dostawał pieniędzy na tą kartę. A w pewnym momencie dojdzie do takiego czegoś, że jeżeli będziesz
jak to się mówi, za mocno gębę otwierał, ewentualnie nie będziesz zgodny z linią partii, to wtedy nie dostaniesz premii, nie dostaniesz bonusa i nie będziesz mógł sobie kupić ubrania, jedzenia, środków czystości, bo tylko na to te pieniądze można z tej karty przeznaczać. Liczę, że osoby, które mieszkają w Niemczech, podzielą się ze mną również, czy u nich, wiadomościami się podzielą, czy u nich również są takie sytuacje, no bo to mnie zaskoczyło. Kolega, który przyjechał, powtarzam, do Maćka, z okolic Stuttgartu i pracuje w Stuttgarcie. Jeszcze raz liczę na Wasze komentarze. Czy kredyt społeczny tak naprawdę w Niemczech już obowiązuje? Moi drodzy, następna informacja taka wyprzedzająca, ale dlaczego? To już tłumaczę, żebyście się przygotowali na pewne wydarzenie na tym kanale. Otóż 5 października o godzinie 20 połączymy się z Kazachstanem i będzie live z przedstawicielem Polaków w Kazachstanie. Porozmawiamy, jak im się tak żyje, czy chcą wracać, dlaczego ich nikt nie chce ściągnąć do Polski. Porozmawiamy o rzeczach dobrych, o rzeczach złych. Pan Wasilij Chmielewski przedstawi nam swoje życie i zapewne nam opowie, skąd się tam wziął i skąd się wzięła większość jego rodziny. Także już dziś uprzedzam, 5 października, godzina 20, przedstawiciel Polonii w Kazachstanie. Szef tak naprawdę Związku Polaków w Kazachstanie będzie na naszym kanale. Szanowni moi drodzy, a jak rozmawiamy o Niemczech, no to nie byłbym sobą, gdybym tutaj oczywiście nie zajrzał w niemieckie media. Otóż na waszych ekranach w tej chwili jest materiał z Die Welt. O co chodzi? Były kanclerz Niemiec doradza tym, którzy uważają, że zwycięstwo nad Rosją jest możliwe, aby przypomnieli sobie historię II wojny światowej. Schröder powiedział, że bardziej wpływowe kręgi stojące za Zełenskim blokują rozmowy pokojowe. W przemówieniu podczas wydarzenia Schröder powiedział, że Rosji nie można pokonać militarnie. Cytuję, radzę każdemu, kto wierzy w zwycięstwo nad Rosją, zajrzeć do podręczników historii, szczególnie II wojny światowej. Schröder uważa, że Zachód nie zwraca uwagi na historycznie uzasadnione interesy bezpieczeństwa Rosji i nie docenia możliwej perspektywy eskalacji konfliktu na Ukrainie spowodowanego wpływowymi ludźmi Zachodu. To mu się tak na szczerość zebrało. Nie wiem. Ale ważne, że to powiedział, moi drodzy. Wiecie, co to znaczy? Że chyba wpływy tych, którzy stoją za Zełenskim, zaczynają się kurczyć. Takie jest moje wrażenie. Inaczej by ten Schröder się po prostu nie odzywał. Tak czy nie? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Moi drodzy, rozmawiamy o Europie, rozmawiamy o Ukrainie. W tej chwili na waszych ekranach jest to francuski polityk Florian Philippot. Ja niejednokrotnie tutaj udostępniałem jego materiały. Co on powiedział? Unia Europejska ukradła Rosji pieniądze, aby finansować Ukrainę. Lider francuskiej partii patriotów Florian Philippot odpowiedział, że na oświadczenie Ursuli von der Leyen, że Unia Europejska udzieliła Kijowowi pożyczki w wysokości 35 miliardów euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone z aktywów rosyjskich. To jest kradzież i pogwałcenie wszelkich międzynarodowych zasad, oburzył się polityk. Moi drodzy, i bardzo słusznie, że się oburzył. Rozumiecie to? To jest tak, jak, nie wiem, sąsiad ukradłby pieniądze wam z kieszeni, dał drugiemu sąsiadowi, z którym na przykład się nie odzywacie i co wtedy? On jest super gość, bo pożyczył mu pieniądze, a w zasadzie to dał. Wy jesteście okradzeni. A ten, z którym jesteście w konflikcie, się z was po prostu śmieje. To nie jest pożyczka, to jest kradzież. I bardzo słusznie, że pan Florian Philippot to zaakcentował, bo jest jedna sprawa, moi drodzy. Te pieniądze ktoś będzie musiał oddać. Będzie musiała oddać Unia Europejska, bo zdajecie sobie sprawę, że Rosjanie nie odpuszczą. Więc za błędy von der Leyen i tej całej reszty koszty tej głupoty ich będą ponosić oczywiście obywatele Unii Europejskiej. Kto tego nie rozumie, jest po prostu ignorantem. I tyle.
Szanowni, i w dalszym ciągu pozostajemy w kręgu Unii Europejskiej, Europy, gdzie nieodłącznie poplątana jest tym wszystkim Ukraina. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest to tak naprawdę zapis z live'a. Live'a, który w tym samym czasie prowadził kanclerz Scholz. No my prowadziliśmy wtedy w piątek wspólnie. Ale o co chodzi z tym Scholzem? Scholz powiedział oficjalnie: nadszedł czas na pokój. Trzeba zakończyć tę wojnę. Tak kanclerz Niemiec mówił o presji na nim wywieranej w związku z jego odmową przekazania Kijowowi rakiet Taurus. Cytuję: mimo że wielu wywiera na mnie presję, nie będę dostarczał rakiet manewrujących, które dotrą do Moskwy. Tak powiedział podczas live'a z obywatelami. Następna wypowiedź. Tutaj, w tym miejscu mogę i zapewniam, pozostanę na tym stanowisku. Tak powiedział Olaf Scholz. Nie będę wysyłał rakiet, które umożliwiają atak Moskwy. Kanclerz ponownie podkreślił potrzebę poszukiwania sposobów pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. I cytuję: teraz nadszedł czas, aby zbadać, jakie istnieją możliwości zawarcia pokoju. Moi drodzy, no ciężko mi to przyznać, ale chłop ma rację. No, Niemiec, a po ludzku mówi. Co wy na to? W dalszym ciągu, moi drodzy, pozostajemy w oparach absurdu, czyli na Ukrainie. W tej chwili widzicie na swoich ekranach materiał z Bloomberga. O co chodzi? Bloomberg dowiedział się, co zawiera plan zwycięstwa Zełenskiego. Plan zawiera punkt pierwszy, to jest akcesja do NATO. Punkt drugi, akcesja do Unii Europejskiej. A także zwiększenie zapotrzebowania na dostawy broni. Tak podaje kanał UkrLeaks. Doskonały plan pokojowy, którego każdy punkt przybliża planetę do nuklearnej apokalipsy. Taki jest komentarz na tym kanale, moi drodzy. I powiem szczerze, już wszyscy zaczynają mówić o pokoju, a ten gościu spod herbu widelca jak najbardziej nie. Cały czas wysyła ludzi na śmierć, cały czas prowokuje. Myślę, że kariera jego tak naprawdę już się kończy, bo przypomnijcie sobie, jakie Adolf robił chore ruchy pod sam koniec II wojny światowej. Moi drodzy, ale tu jeszcze pozostajemy przy Zełenskim, bo ja chciałem wam coś pokazać. Jest to tak naprawdę screen z ukraińskich social mediów. W tym jest rzecz. Zełenski zaczął kłamać podczas transmisji o niewielkich stratach sił zbrojnych i zaczął oskarżać zachodnie media. Zacytuję: 80 tysięcy to kłamstwo. Rzeczywista liczba jest znacznie mniejsza niż ta, która została opublikowana w zachodnich mediach. Co to ma znaczyć? I Ukraińcy się odpalili w komentarzach. Co napisali? Oczywiście, że to kłamstwo. Wszyscy w to wierzymy. Tam zginęło 300 tysięcy ludzi. Albo jeszcze taki wpis: ale to jest kompletny frajer. Wszyscy wiemy i widzimy. Szkoda, że okłamuje swoich ludzi. Zelia, nie kłam. W każdej wsi jest już więcej grobów niż domów. Moi drodzy, sami Ukraińcy zauważyli, że no, sława Ukrainie i herojom sława to jednak nie w tym kierunku idzie, że, jak to się mówi, zelbowy konto rośnie, ich konto topnieje, a poza tym z ich otoczenia ludzie znikają. No, czy to dobry sygnał? Na pewno tak, bo jeżeli naród się obróci przeciwko swojemu, jak to się mówi, przywódcy, ewentualnie w tej sytuacji Führerowi, no to myślę, że ta wojna się szybko skończy. Po prostu nie będzie kim walczyć. Chyba, że słudzy narodu ukraińskiego, którzy zamieszkują Warszawę, na siłę będą teraz Polaków wysyłać na Ukrainę, bo już są takie głosy. W dalszym ciągu, moi drodzy, na tapecie pozostaje Rosja i Ukraina, a w tej chwili na waszych ekranach jest to artykuł z The Economist. Co tu jest napisane? Rosjanie nie są już tymi złymi, teraz są Amerykanami. Wojna w Gazie przyćmiła wojnę na Ukrainie. Tak dyplomata jednego z krajów europejskich opisał atmosferę, jaka panowała 18 września na zgromadzeniu ogólnym ONZ. I teraz, moi drodzy, takie pytanie. Czy to jest sarkazm?
A może to już jest odwracanie narracji, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że co Rosja za uszami swoje ma, to ma, ale to głównym agresorem są właśnie Amerykanie i Ukraińcy. No bo gdzie Ameryka paluchy włoży, tam za chwilę wojna się zaczyna. Przypadek? No nie ma przypadków. Wspomniałem przed chwilą, że gdzie Ameryka palców nie włoży, tam za chwilę jest wojna. I moi drodzy, tu jest taka informacja. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest to z Reutersa materiał z 20 września, czyli z piątku, godzina 23 naszego czasu. W czym jest rzecz? Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie pakiet wojskowy o wartości 375 milionów dolarów. Według Reutersa transza obejmuje łodzie wojskowe, rakiety dla HIMARS i pociski artyleryjskie. CNN zauważyło jednak wcześniej, że chociaż pakiet został ogłoszony i będzie w tym tygodniu, to dostawy będą opóźnione z powodu pustych magazynów. To nie pierwszy pakiet w ciągu miesiąca. Już na początku września Waszyngton przekazał Kijowowi pakiet pomocy wojskowej w wysokości 250 milionów dolarów wraz ze sprzętem i amunicją. Pomoc wojskowa Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy zauważalnie wzmogła się w kontekście ukraińskiej inwazji na obwód kurski. Administracja Joe Bidena w dalszym ciągu stara się jednak uzyskać z Kijowa jasny plan dalszych działań na terytorium Rosji, czego biuro Zełenskiego nie posiada. Moi drodzy, czy wy to widzicie? Wysyłają im sprzęt po to tylko, żeby atakowali Rosję na jej terenie. Nie do obrony, do ataku. Tak to wygląda. I nikt tam nie wspomniał słowa o pokoju. Bo cały czas zauważcie, jaka jest głupia taka narracja. Nie chodzi o to, żeby Ukraina przegrała, tylko żeby Ukraina wygrała. Tylko mówią to ludzie, którzy są oddaleni od frontu tysiące kilometrów. A prawda jest taka, że na każdej wojnie, w każdym konflikcie, na całym świecie, wszyscy wojnę przegrywają. Wszyscy, którzy są w nią zaangażowani bezpośrednio. Czyli żołnierze z jednej, jak i z drugiej strony, rodziny tych żołnierzy, ludność cywilna tych państw. Tylko nie grube ryby i białe kołnierzyki z Wall Street. Oni nigdy nie przegrywają na żadnej wojnie. Moi drodzy, ale Stany Zjednoczone w tym dążeniu do eskalacji konfliktu nie są osamotnione, bo w tej chwili na waszych ekranach jest gościu w żałobnym kolorze. Jest to brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy. Powiedział, że trudności i problemy związane z wojną na Ukrainie staną się pogłębione i poważniejsze, zwłaszcza w latach 2025-2026. Rozumiecie to? Oni tą wojnę planują w dalszym ciągu ciągnąć. Ale to jeszcze nie wszystko. Lammy wspomniał o trudnych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie użycia przez Ukrainę rakiet Storm Shadow do ataku na terytorium Rosji. Wezwał USA, aby dały Ukrainie zielone światło na użycie pocisków Storm Shadow przeciw celom w Rosji. Jego zdaniem teraz jest czas, aby pokazać, kto tu rządzi i kto ma odwagę. To jest dobre, bo gościu siedzi sobie w Londynie, a jednocześnie naraża na utratę życia ludzi, którzy są na froncie, jak również cywilów, którzy mieszkają tysiące kilometrów od niego na terenach rosyjskich. Wygląda na to, że ten gość po prostu chce zniszczyć wiele niewinnych osób, jak również przymusowo zmobilizować żołnierzy ukraińskich, żeby ich po prostu wyresetować. Ale tu z tego, co niektóre brytyjskie media przebąkują, prawdopodobnie będą również wysyłać zwiększone kontyngenty żołnierzy brytyjskich, bo w armii brytyjskiej jest taka nieoficjalna, można to uznać jako plotkę, taka informacja pojawiła się, że ci, którzy chętnie wyjadą na wojnę na Ukrainie, dostaną dodatkowe pieniądze. O kwotach na razie nikt tu nie wspominał, można to traktować tylko plotkę. Wiecie co? Plotka nie bierze się z przypadku, prawda? Moi drodzy, ale przechodzimy już do Polski. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest trudna sytuacja w południowej części, jak i również w południowo-zachodniej, gdzie powódź zbiera żniwo. Ale ja chciałem wam coś innego pokazać.
Pamiętacie również, bo ja też udostępniłem tego screena, gdzie ten pan Kłocko 998 alarmowo opowiadał o tych szabrownikach, gdzie mu został postawiony zarzut, ale widać, że ludzie już okrzepli i się nie boją. W tej chwili na waszych ekranach następny screen pani Paola Ratajczak. Cytuję. Mieszkam w Oławie, która obecnie walczy z powodzią. W nocy dwóch Ukraińców zatykali studzienki kanalizacyjne jakimś syfem. Kuźwa, podczas powodzi, gnoje, ale co się dziwić, swój kraj mają w dupie, to co się będą Polską przejmować? Katarzyna Nakielska skomentowała, Ukraina rzuciła się do pomocy powodzianom, aktywnie szabruje tereny i opuszczone domy. Moi drodzy, to się komentuje samo, ale lecimy dalej. W tej chwili na waszych ekranach jest to materiał z TikToka, podesłany przez jednego z widzów, kto wie, ten wie, dziękuję bardzo Michale. Racjonalny obywatel. Gdzie są te traktory dziś? Na blokady dróg było ich tysiące. Do pomocy powodzianom jakoś się nie kwapią. To jest z 21 września 2024 o 11.34. Moi drodzy, ja wam zaraz pokażę, gdzie są rolnicy. Otóż, moi drodzy, w tej chwili widzicie, gdzie są ci strażacy. Tutaj jeden z nich wrzucił, zrobił zdjęcie, wypompowywują wodę. Od nas pojechało 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i od 4 dni dzień i noc zasuwają w miejscowości Brzozowiska i sąsiednich miejscowościach. Większość OSP to przecież rolnicy, ale ktoś sam palcem nie kiwnie, palcem żeby ruszyć z pomocą, ale na posta głupiego to się połasi. Pełna zgoda, szanowny Michale, jak najbardziej tak. Rolnicy dużo od siebie dają z tych terenów, które nie są zalane wodą, nie są powodziowe. Kojarzycie Julitę Olszewską, która organizuje pomoc paszy, kiszonki i różnych innych rzeczy, żeby rolnikom i tym na zalanych terenach i ich zwierzętom nie działa się krzywda. Także takie głupie posty olać, moi drodzy, olać, bo to tylko jest głupota. No głupi ludzie po prostu nie mają narodowości, ani płci, ani koloru skóry. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, zapewne pamiętacie mój ostatni raport, w którym to pokazywałem praktycznie nowy samochód pożarniczy, który znalazł się nagle w Austrii. Komentarze oczywiście pod materiałem jak najbardziej zacne. Ten sam mój kierunek myślenia, moi drodzy. Za kwotę 400 tysięcy złotych, praktycznie nowy samochód z przebiegiem 8 tysięcy kilometrów. No niektóre media udostępniały ten materiał, podały błędnie 89 tysięcy. Nie, moi drodzy, 8981 kilometrów, dokładnie, 3-letni samochód. Ale po co ja to mówię? Moi drodzy, ja tu chciałem wam pokazać, to jest strona pomagam.pl. Strona pomagam.pl o tyle jest dobrą stroną, jeżeli chodzi o zrzutki, ponieważ tak naprawdę bardzo skromne opłaty pobiera, a w niektórych zbiórkach w ogóle nie pobiera żadnych pieniędzy. I co ja wam chciałem tutaj powiedzieć? Pomagam.pl, nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Ja wam to przeczytam. Drodzy przyjaciele i sąsiedzi, Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale również ratowanie życia i mienia podczas wypadków, powodzi i innych zagrożeń. Nasi strażacy zawsze są gotowi do niesienia pomocy, ale dziś sami jej potrzebują. Podczas ostatnich działań przeciwpowodziowych na terenie naszej miejscowości i gminy nasz jedyny samochód ratowniczy Lublin został poważnie uszkodzony. Obecnie bez sprawnego pojazdu nie jesteśmy w stanie wyjeżdżać do alarmów, co znacząco ogranicza nasze możliwości reagowania na nagłe zdarzenia i pomaganie mieszkańców. Dlatego zwracamy się do was z prośbą o wsparcie w zakupie nowego, czyli używanego pojazdu ratowniczego. Każda złotówka przybliża nas do celu zakupu niezawodnego samochodu, który pozwoli nam sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz skutecznie nieść pomoc. Wasze wsparcie to więcej niż darowizna, to realna pomoc w ratowaniu życia, mienia oraz poczucia bezpieczeństwa dla całej naszej społeczności. Pomóżcie nam dalej pomagać, razem możemy zdziałać więcej. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Strażacy OSP Krzewie Wielkie. Moi drodzy, to jest województwo dolnośląskie. Tak jak tutaj widzicie, ja ze swojej strony
Podlinkuję oczywiście pod tym filmem, będzie ta zbiórka. Coś od siebie też dorzucę. I was też proszę, żeby każdy z was też coś tam od siebie dorzucił. Ile mam, tyle dam. Moi drodzy, każda złotówka się liczy. Jest nas wielu, myślę, że ten cel uda się osiągnąć. Moi drodzy, i oczywiście najważniejsze w tej całej akcji to jest to, że nie ma tam żadnych pośredników typu jakaś Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy jakieś TVN-y, czy inni goście, którzy po prostu będą z tego coś chcieli dla siebie ugrać. O tyle jest to istotne, że ten pojazd no, bierze aktywny udział tak czy inaczej w akcji tej antypowodziowej, przeciwpowodziowej, więc no tutaj chłopakom trzeba pomóc. Takie jest moje zdanie, moi drodzy. Myślę, że podzielacie. Oczywiście link będzie pod filmem. Szanowni, a tu następny materiał udostępniony na TikToku. To podejrzewam jest z Twittera. W każdym razie skradziono dary dla powodzian z Dino we wrocławskim Feniksie. Jesteśmy w szoku. Przeczytać, natomiast istotne są tu też komentarze. Już mogę napisać kto, ale zablokują. Tu jest bardzo ciekawy wpis. Odnoszę wrażenie, że ktoś bardzo nie chce, aby jakakolwiek pomoc dotarła do potrzebujących. No powiem szczerze, po ostatnich dziwnych sytuacjach jestem również tego samego zdania, bo wszyscy przecież widzieli te auta, które jechały z pomocą dla powodzian, były uszkadzane, wybijane szyby, przebijane opony, różnego rodzaju dziwne akcje, na przykład policyjne, gdzie policjanci zatrzymywali i dawali mandaty za to tylko, że nieznacznie była przekroczona prędkość. Moi drodzy, a samochody przecież nie jechały sobie na wyścigi rekreacyjnie, a jechały z pomocą, która jest potrzebna. Tak. Komuś bardzo zależy, żeby pomoc na czas nie dotarła. Tak jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Oczywiście premier Tusk oprócz lansowania się w social mediach i w różnego rodzaju telewizjach nie robi nic. Ważne, że jest w telewizji, prawda? No właśnie. Moi drodzy, ale żeby nie było tak smutno, to oczywiście na zakończenie materiału musi być suchar, a może taka sentencja. Takie instytucje jak Rada Europy można porównać do jazdy na rowerze. To znaczy, jeżeli będziesz pan naciskał na pedały i rower nie będzie w ruchu, to oczywiście jest bardzo trudno utrzymać się w pozycji bezpiecznej. Tak, moi drodzy, i tą sentencją chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało? Poproszę o lajka, pamiętajcie o subach i oczywiście o dzwoneczku, bo mnie to po prostu pomaga, tym bardziej, że no i YouTube mnie po prostu nie lubi. Dobrego dnia, trzymajcie się, hej!